Dzień dobry. Dzisiaj ostatni odcinek poświęcony lektorom gwiazdkowanym. Na ostatni odcinek wybrałam poezję Ignacego Krasickiego, twórcy doby oświecenia. W podstawie programowej jest napisane, że macie tutaj, moi drodzy, znać wybór bajek i satyr. Otóż bajki najczęściej poznaje się w gimnazjum, chociaż czasami również omawia się bajki właśnie w szkole ponadgimnazjalnej. Satyry to są utwory, które również poznaje się w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Dość przypomnieć taką satyrę jak Żona modna. Zacznę może od bajek. Bajki Krasickiego to są utwory, które poeta pisał prawie przez całe swoje życie. Za życia wydał jeden zbiór, około 100 utworów, które zatytułował Bajki przypowieści. Kolejne utwory publikował już w czasopismach i one ukazały się dopiero po jego śmierci jako zbiór Bajki nowe. Bajka to jest gatunek, który był znany już w starożytności. Otóż za najsłynniejszego bajkopisarza uważany jest Ezop, który żył w VI wieku przed naszą erą. I bajki Ezopa to były bajki raczej krótkie, takie bajki epigramatyczne, kilkuwersowe. Takie też bajki pisał Krasicki właśnie wcześniej. Opublikował je we wspomnianym przeze mnie tomie bajki przypowieści. Natomiast później zaczął wzorem francuskiego bajkopisarza Jeana La Fontaine pisać bajki dłuższe, czyli bajki narracyjne. Jeśli chodzi o kompozycję i styl tych utworów, to myślę, najważniejsza ich cecha to jest przede wszystkim dydaktyzm. Bajki idealnie realizują taką oświeceniową zasadę uczyć bawiąc. Przypomnę, że Krasicki był jednym z nadwornych pisarzy Stanisława Augusta Poniatowskiego, często gościł na tak zwanych obiadach czwartkowych, także tworzył w takim oświeceniowym nurcie, który nazywał się klasycyzm. I w tym też nurcie właśnie najważniejsze były ideały klasyczne, prostota, zwięzłość, taka lapidarność, no i wspomniany przeze mnie już dydaktyzm. Także bajki są utworami, które prezentują tak naprawdę różne tematy dość uniwersalne, tematy, które można podzielić na problematykę moralną, na tematy polityczne, na tematy dotyczące ludzkich wad. No niestety bajki prezentują również bardzo pesymistyczny obraz naszej ludzkiej natury, a dlatego obfitują tutaj w różne wady, które się w utworach również pojawiają. Cechą charakterystyczną twórczości Krasickiego jest również to, że wiele bajek zasadza się na kontrastach między różnymi wartościami, kontrastach między dwoma bohaterami, z których jeden będzie mądry, drugi będzie głupi, tak już mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie. Przyjęło się twierdzić, że w bajkach najczęściej pojawiają się postacie zwierzęce. I oczywiście, gdyby tak spojrzeć procentowo, to najwięcej utworów prezentuje właśnie zwierzęta. Dlatego, że no, są one dość takim łatwym tematem, łatwo na przykładzie różnych zwierząt, na przykładzie alegorii, która zostaje tutaj wykorzystana, pokazać przede wszystkim nasze ludzkie wady. Bo bajki zasadzają się na trochę takim podwójnym znaczeniu, jak inny gatunek paraboli, przypowieści. Mają bowiem znaczenie dosłowne i znaczenie metaforyczne. Najczęściej właśnie to znaczenie dosłowne to jest jakaś historia dwóch malarzy, czy historia dewotki, albo lisa i kruka. Natomiast znaczenie metaforyczne opowiada wtedy o konkretnych wadach, czy problemach, z którymi owi ludzie, czy owe zwierzątka, czy też ludzie ukrywający się pod postacią zwierząt muszą się zmierzyć. Oprócz zwierzęcych bohaterów bajka zawiera również morał. I w różnych bajkach znowu, w rozmaity sposób morał może się pojawić albo na początku, albo na końcu utworu. Na ten morał również zwracam Waszą uwagę, ponieważ często morały jak gdyby odseparowały się od swojego macierzystego tekstu i stanowią, zasilają zbiór przysłów polskich. Chciałabym się skupić na kilku wybranych utworach, które moim zdaniem no, są bardzo interesujące.
znowu mogą się tutaj Wam przydać do realizacji różnych tematów maturalnych. Pierwsza bajka to bajka Ptaszki w klatce, która opowiada o dwóch, a jakże ptaszkach czy żykach, które znajdują się w tytułowej klatce. Problem polega na tym, że stary czyżyk przeżył swoją młodość na wolności i nie bardzo jest w stanie zrozumieć młodego czyżyka, któremu jest po prostu wygodnie w klatce, który docenia to, że nie musi starać się o pożywienie ani o picie. Refleksja, która płynie z tej bajki, dotyczy kwestii wolności i jest, myślę, dość takim głębokim przemyśleniem na temat tego, że raczej wolność, ktoś, kto zaznał wolności wcześniej, temu będzie trudniej się pogodzić z niewolą niż komuś, kto w tej niewoli się urodził. Kolejny utwór to bajka Jagniej Wilcy, w której pojawia się na początku morał. Morał brzmi: zawsze znajdzie przyczynek, kto zdobyczy pragnie. Czyli mówiąc bardziej współczesnym językiem, kto chce uderzyć, ten kij znajdzie. Jest to utwór, który opowiada o wilkach. Wilki otóż mają bardzo ciekawą przygodę, ponieważ w lesie, w ich naturalnym środowisku pojawiło się małe jagnię. Jagnię zdybane przez wilki pyta: dlaczego? Jakim prawem, tak? Domyślę, chcecie mnie zjeść. Na co wilki odpowiadają: smaczny, słaby i w lesie. I finał zjedli niezabawem. Pod postacią jagnięcia ukrywa się ktoś, kto jest no, nieśmiały, bezbronny, ale też i naiwny, trochę głupiutki. No bo umówmy się, małe jagniątko, które wędruje do lesu, raczej nie czeka na powodzenie, na jakiś sukces. Natomiast wilki to są osoby, które po prostu wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do tego, żeby jakby no, odnieść jakąś korzyść, jakiś sukces. Równie ciekawą bajką jest bajka pod tytułem Lisi Kruk. To z kolei opowieść o kruku, który miał w pysku smaczny kawałek sera i o lisie, który na ten ser się również czyhał. Żeby go zdobyć, zaczął komplementować kruka, a gdy wreszcie skomplementował jego głos, to kruk, no jakby taki połechtany tymi komplementami, dziób otworzył i wówczas ser z tego dzioba, żeby zaśpiewać, wówczas ten ser z dzioba mu wypadł. Pod postacią lisa kryją się osoby przebiegłe, sprytne, wykorzystujące każdą sposobność, podobnie jak owe wilki. Natomiast kruk to znowu ktoś pyszny, ktoś taki zapatrzony w siebie, ktoś łasny na komplementy, kto no, tak naprawdę no, daje się zmanipulować innym osobom. I jeszcze chciałabym Was zainteresować dwiema bajkami, w których bohaterami są ludzie. Pierwsza bajka to bajka zatytułowana Malarze. Otóż w bajce Malarze pojawia się dwóch malarzy. Jeden z nich maluje takie twarze, jakie są w rzeczywistości, natomiast drugi je upiększa. Jak się można łatwo spodziewać, więcej klientów przychodzi do tego malarza i korzysta z usług tego pana, który prezentuje ich twarze upiększone. No i refleksja, która płynie z tej bajki, to jest takie pytanie, czy sztuka powinna kreować rzeczywistość, czy ją tworzyć. Pytanie, myślę, dość no, takie stare, dawne, które też pojawiło się na egzaminie maturalnym i jakoś Centralna Komisja Egzaminacyjna bardzo takie tematy lubi. Pytanie, które możecie zrealizować w oparciu o jakiś obraz, czy w oparciu właśnie o tę bajkę, czy odwołując się chociażby do twórczości Brunona Schulza. I ostatni tekst zatytułowany Dewotka to z kolei bajka o, a jakże, osobie, która jest przesadnie pobożna i tak obłudna w tej swojej religijności, ponieważ wypowiadając słowa modlitwy, w tym samym momencie bije swoją służącą, czyli zaprzecza tak naprawdę przykazaniom Bożym. Krasicki był duchownym, był także biskupem, więc taki dość krytyczny obraz fałszywej pobożności, przesadnej religijności u niego w utworach możecie znaleźć, chociażby dość przypomnieć Monachomachię, która jest krytyką tutaj dwóch zakonów żebraczych, no, czy antymonachomachię, która miała być odpowiedzią na monachomachię i jakby wycofaniem się z tych postulatów. Natomiast no, to, co zrobił Krasicki, oczywiście potwierdził wszelkie zarzuty kierowane
w stronę duchownych, no i jeszcze je tutaj, można powiedzieć, bardziej wyeksponował. Podsumowując, w twórczości Ignacego Krasickiego, a w szczególności w jego bajkach, możecie znaleźć uniwersalne prawdy dotyczące człowieka, jego postaw, moralności, dobra i zła, postaci zwierzęcych w literaturze, a także roślin, bo również i takie bajki Krasicki napisał. Przede wszystkim jednak pesymistyczna wizja świata, czyli wszelkie tematy związane z kondycją człowieka albo z tym, co twórcy mówią o ludzkiej naturze. Naprawdę to jest bardzo dobry trop, jeśli chodzi o bajki Krasickiego, podobnie jak jego satyry. Tutaj dość przypomnieć satyrę Pijaństwo, która no niestety, podobnie jak liczne bajki, jest nadal aktualna. Czy satyra do króla, która jest pozorną tak naprawdę krytyką młodego króla, ale w gruncie rzeczy obrywa się w tej satyrze tak naprawdę szlachcie, która takie absurdalne krytyczne tutaj argumenty przeciwko królowi wytacza, jak na przykład to, że jest zbyt oczytany czy zbyt młody. Zachęcam Was bardzo serdecznie do czytania bajek. Możecie się ich nawet nauczyć na pamięć, żeby zabłysnąć przed komisją na przykład jakimś pięknym zdaniem. Tak naprawdę to już by było na tyle. Żegnamy się omówieniem bajek z blokiem tematów poświęconych lekturom ogwiazdkowanym. Zapraszam Was teraz do dwóch takich równolegle prowadzonych bloków. Jeden poświęcony będzie zagadnieniom językowym, a drugi motywom literackim. Do zobaczenia!